Dobry, dziś w nożem i widelcem najbardziej lubiany okres w roku, kiedy możemy gotować w plenerze, poprawia się nam apetyt. Spójrzcie, co przygotowali dla Was nasi szefowie kuchni. Dziś w programie wiosenna sałatka z kurczakiem, szybki przepis ze schabem, jak grillują Brytyjczycy. Program zaczynamy od przepisu szefa kuchni Rafała Godziemskiego, jednego z twórców międzynarodowego konkursu kulinarnego Trendy Chef, organizowanego w hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy. Rafał to nie tylko wielki propagator polskiej kuchni, ale i szef znany z dbałości o wykończenie każdej, nawet najprostszej potrawy. Rafał na pewno jest bardzo znany z tego, że podejścia do danego dania. Bardzo kreatywną osobą, typu malowanie na talerzu, estetyczne wykończenie tego talerza, zanim cokolwiek ułoży, przemyśla to chyba z 10 razy. Rafał z tego zasłynął chyba w całej Polsce po różnych konkursach, że jest osobą bardzo estetyczną i szczególikową. To jest chyba najważniejsze. Rafał Godziemski przygotuje dziś m.in. wiosenną sałatkę z piersi z kurczaka. Do mojego kurczaka przygotuję najpierw dobrą marynatę. Potrzebuję do tego sól czosnkową, przyprawę do drobiu i przyprawę do kurczaka. Pomieszam je. Wsypiemy troszkę, zrobią się piękne kolory. Wezmę papryki słodkie troszeczkę. Oliwa z oliwek, może też być olej. Sok z cytryny. I łyżkę dobrej musztardy. Wymieszam to wszystko. Pięknie pachnie. Powstanie taka maść. Bardzo smaczna. Włożymy kurczaka do środka. Zamieszamy i zostawię w lodówce na jakąś godzinkę. Do mojej sałatki przygotuję sos jogurtowy. Najlepszy jest jogurt naturalny, gęsty. Taką uczciwą łyżkę. Świeży szczypiorek. Pokroimy bardzo drobno. Jabłuszko. Pokroimy w kosteczkę. Może bardziej posiekamy i ląduje w misce. Znowu kawałek cytryny. Sam sok. Puśćcie wiosła. Troszeczkę skórki z pomarańczy. Zetrzemy na talce. Łyżka oliwy. Wymieszamy. Ale fajnie chrupie. Wymieszamy. Jeszcze raz. To będzie moja sałatka. Kurczak nam się zmarynował. Pięknie pachnie. Odrobina oleju na patelnię, nie za dużo. Troszeczkę go otrę z nadmiaru marynaty i sparzymy. Nasz kurczak już jest prawie gotowy. Dołożymy paprykę. Otoczymy ją w sosie. I co? Nasze danie ląduje na talerzu. Trochę sałat. Wybieramy swoje ulubione. Sałatę damy na końcu, żeby ładnie wyglądała. Pomidor. Zapałeczki z jabłek.
pomarańcze i nasz król kurczak. Soczyste. Kostki papryki. Na koniec jeszcze ziółka prosto z łąki. Taka babka smakuje jak rukolla. Mamy ją obok, na polu. Oliwa z oliwek. Dla kontrastu rzodkie weczka. Takie danie 10 minut i gotowe. Sałatkę Rafała posmakuje szef kuchni Grzegorz Olejarka, który praktykował m.in. w piekielnej kuchni u Gordona Ramseya, a dziś na stałe mieszka i pracuje w Londynie. Co zdaniem Grzegorza jest ulubioną grillową potrawą Brytyjczyków? Najczęściej są żeberka, świńskie żeberka z młodych świnek, tak zwanych sucking pig. Dość dużo z burgerów, czy to Kobe beef, czy ten langustyny, homary, także dość duży zasób tej wiedzy jest nie tylko ze Stanów, z Europy. Mają swój styl. Uwielbiają na przykład ziemniaki zapiekane w koszulkach, tak? Nieobrane, całkowicie cały duży ziemniak. Wtedy go przekrajają na pół i na przykład dają lobstera, czyli homara, z sosem Thermidor i zapiekają na grillu. A co lubią na deser? Takim najbardziej chyba popularnym podaniem jest ananas z różowym pieprzem. Grillowany, pokrojony ananas z różowym pieprzem i wtedy na to, jak schodzi z grilla, dają jedną gałkę lodów waniliowych. Czas teraz na kolejny przepis Rafała Godziemskiego. Potrzebuję dobry kawałek schabu bez kości. Włożymy go do miski. Wlejemy sosu sojowego. Nie za dużo. Odrobina soli ziołowej. Pieprz czarny. Olej lub oliwa. Wymieszamy, zostawimy na też godzinkę w lodówce. Już pięknie pachnie. Takie proste marynaty są najlepsze. Po co kombinować? Mięso samo się obroni. W międzyczasie, jak nam się mięso marynuje, przygotujemy sobie warzywa. Całe danie zrobimy na jednej patelni. Cykorię kroimy na pół, cukinię, pokroję słupki. Fajne danie, smaczne, świeże i wcale nie zajmuje dużo czasu. Pieczareczka. Taki gruby kawałek. Szczypiorek, okroimy go niezdarnie. Użyjemy troszkę pomarańczy. Ale tylko sok. Mięso nam się ładnie obsmażyło. Naszą cykorię nałożymy na oliwę. Smak już jest na patelni. Pieczarki i cukinię. Obsmażymy bardzo krótko. Cykoria ma już piękny kolor. Dodamy kapary. Czosnek marynowany. Sok z pomarańczy. Pomarańcze, czosnek. Dziwne połączenie. Będzie dobrze. I gotujemy. Na koniec dodamy sos pieczeniowy. Chwilę pogotuję, aż zgęstnieje. Dodam szczypiorek i układam. Piorek, dla koloru dwa pomidorki,
I cóż, danie ląduje na talerzu. Na początek ląduje cykoria. Soczysty kawałek schabu. Pieczareczka, pomidor, pozostałe warzywa, troszkę koperku świeżego. Nasz pyszny schab bez kości z warzywkami gotowy. Szczegółowe przepisy dań odnajdziecie na naszym fanpage'u na Facebooku, a wszelkie odcinki Nożem i Widelcem możecie dowoli oglądać na naszym kanale na YouTube. Do zobaczenia!